angielsku, ale mi to przyszło do głowy, że to jest dobre wejście w twoje wystąpienie. Tam właśnie powiedział. Jak jest tą wersją angielską, byśmy mieli coś mieć tam. Mieczysław Sangowicz, dobry wieczór. Jestemy w piątek 1 grudnia, świeżo po premierze emigracyjnej filmu dokumentalnego pod tytułem Bo wolność krzyżami się mierzy, generał Anders i jego żołnierze. Premiera filmu odbyła się kilka dni temu w Warszawie. Od tego czasu film w Warszawie idzie. Premiera emigracyjna, jak wspomniałem, tutaj w Montrealu. Za parę dni będzie w Toronto, później w Londynie i tak dalej. Jesteśmy na szczęście w tej chwili w tym samym lokalu z reżyserem filmu, Krzysztofem Szmagierem. Panie Krzysztofie, przepraszam, że pana odrywam od miłego towarzystwa, ale wino pan może zachować przy sobie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mogę stwierdzić na podstawie nie tylko osobistych wrażeń, ale zasłyszanych, że ten film stanowi mocne uderzenie, takie w najlepszym sensie. Opus 2. Proszę? Opus 2, no. Tak. Nie tylko sam aspekt wizualny, ale tak samo komentarz. Wydaje mi się, że było bardzo trudno zrobić film, który idzie w sposób taki posuwisty, gładki, ale który się składa siłą rzeczy w większości nie z filmów, jakichś sekwencji filmowych, a ze zdjęć, czyli z elementu statycznego. Mi się zdaje, że to jest duża trudność dla reżysera, prawda? No wie pan, no ja się przede wszystkim boję w filmie dokumentalnym jednej rzeczy. Może nie tyle boję się rzeczy, ile widzowie się tego boją. To jest gadający głów. Ludzie mają strasznie dosyć gadania na ekranie. Film powinien wrócić do tego, czym był na początku, czyli do obrazu. I to już jest chyba mniej ważne, czy ten obraz się rusza, czy ten obraz się nie rusza. Ważne jest to, co na nim jest i żeby na nim było widać, a nie słychać. I teraz w momencie, kiedy kamera nawet pokazuje statyczne zdjęcie, kiedy biskup Gawlina bierzmuje generała Andersa i teraz najazd kamery mi wyławia z tego tłumu klęczących ludzi łysą głowę generała, to w jakimś sensie też zastępuje ruch, ale to są właściwie sprawy warsztatowe. No w filmie ważny jest obraz, ważny jest, ja myślę, że to jest coś takiego, jak w nas tkwi od dziecka, czyli każdy z nas w dzieciństwie słuchał bajek mówionych przez mamę czy przez babcię i chciał wiedzieć, mamo, czy to było naprawdę. I teraz fotografia, obraz na ekranie, bez względu na to, czy on się rusza, czy on się nie rusza, jeśli jest zapisem faktu, zapisem prawdy, to jest to, co fascynuje w tym momencie widza. Że on widzi dowód na to, że to, co ogląda, czy to, co mu realizator chce opowiedzieć, jest prawdą. To, czy ta głowa się rusza, czy się nie rusza, to już jest druga sprawa. To jest naprawdę, to jest zapis faktu. Powiedzmy, można się bawić w warsztatowe sprawy, że ja znalazłem jedno zdjęcie, kiedy generał Anders stoi z papieżem. Jest to statyczne ujęcie tak robione. A potem znalazłem kawałeczek filmu, gdzie zdjęcie robione z tej strony na papieża i to zdjęcie się zaczyna ruszać. I ja widza nabieram, bo widz w pewnym momencie nie zauważa tego, że ja go oszukuję i mu łączę film ruchomy ze statycznym, prawda? Ale to są już moje kłopoty warsztatowe na to. Ważne jest, żeby to, co widz ogląda, było na tyle fascynujące, żeby widza nie interesowało, czy to jest ruchome, czy nieruchome. Panie Krzysztofie, nie tylko sam film jest fascynujący, ale mam wrażenie, że historia powstania tego filmu, pomysłu tego filmu musi być też fascynująca. Najpierw dla słuchacza naszego tutaj na emigracji, który może jeszcze o panu nie słyszał. Jaki jest pana dotychczasowy dorobek filmowy? Może pan parę słów powiedzieć? No wie pan, to jest niezręcznie mówić o sobie. Ja wyszedłem z dziennikarstwa, także jestem
kolegą z pracy, aczkolwiek nie radiowego dziennikarstwa, nie telewizyjnego, ale tak zwanego pisanego. Potem skończyłem szkołę filmową, wydział reżyserski. Zacząłem pracę w Dokumencie, gdzie jestem do dziś. I właściwie robiłem jak gdyby trzy rzeczy w życiu w tej dziedzinie, czyli film dokumentalny typu kombatanckiego, czyli Anders jest jak gdyby takim, no, w pewnym sensie ukoronowaniem, ponieważ bardzo rzadko się robi pełnometrażowy film dokumentalny. I moją satysfakcją jest to, że ludzie wytrzymują półtorej godziny filmu dokumentalnego, kiedy wiadomo, że właściwie 10 minut to jest ta górna granica wytrzymałości. Robiłem cały nurt kombatancki typu właśnie V2, Monte Cassino, Suita Styczniowa, cały ten nurt, generał Sikorski. Oraz robiłem tak zwany reportaż polityczny, czyli wszystko to, co działo się na świecie ważkiego. No powiedzmy, brałem udział w pierwszym spotkaniu Gorbaczow-Reagan, czy w wyborach w Rodezji, czy byłem, to był mój zaszczyt jakiś taki, byłem pierwszą ekipą z obozu socjalistycznego, która została wpuszczona do Chin po 28 latach blokady. Także to były takie dwa nurty jak gdyby mojej roboty dokumentalnej, a oprócz tego flirtuję z fabułą. A ponieważ pierwszym moim kierunkiem zawodowym to było prawo, kończyłem prawo i do tego ze specjalizacją prawa karnego, więc robię tam polski kryminał, takiego ubogiego polskiego James Bonda, taki serial od 15 lat, który nazywa się 07 Zgłoś się, o inteligentnym milicjancie. Między innymi nakręcił pan też film o procesie 16 przywódców Polski. Nie nakręciłem, zbierałem do tego filmu materiały. Oglądałem, zbierając materiały do filmu o generale Andersie, będąc w Krasnowodzku, to jest taki największe archiwum radzieckie, chciałem korzystać troszkę z okazji. Udało mi się zobaczyć rewelacyjny zupełnie materiał filmowy, którego nikt w Polsce jeszcze nie widział, który chcemy ściągnąć do wytwórni filmów dokumentalnych, mianowicie godzinny dokumentalny film o procesie Okulickiego. Nakręcony przez ekipy radzieckie w 1945 roku z całym, prawda, ceremoniałem. I to jest postać chyba druga najbardziej, która jest największą białą plamą w Polsce. Mianowicie generał Anders był oceniany negatywnie, był opluwany, był, prawda, niedoceniany, od czci i wiary odsądzony. Ale się o nim mówiło się źle, ale istniał w historii. Natomiast postać generała Okulickiego z racji szalenie nikczemnych okoliczności, w których się to stało, w ogóle się o nim nie mówiło. Czyli jakby pan się zapytał, nawet jeszcze chyba w tej chwili. Nie osoba. 15-letniego chłopaka na ulicy, kto to jest generał Okulicki, to nie będzie wiedział nic. O Andersie będzie wiedział. To źle, dobrze, tak czy inaczej. Coś mu się tam skojarzy, Monte Cassino, Czerwone Maki. Tak. Natomiast o Okulickim nic. I jest to fenomenalny film zrobiony dźwiękowy, gdzie jest zapis, ostatnie słowo oskarżonych, jest mowa prokuratorska, są zeznania świadków. No tego, to jest to, co mówiłem o bajce, że to, tego się słucha prawdy, tragicznej prawdy o tragicznym życiu. Pan coś zrobi z tego dla widza polskiego? Nie jestem przekonany, bo podobno w ramach białych plam czołówka wojskowa w tej chwili podobno skończyła dla telewizji film o Okulickim. Jestem po rozmowach z prezesem Drawiczem, któremu zaproponowałem ten temat, ale nie wiem, czy dojdzie do jego realizacji. Kiedy w pana głowie powstał pomysł w ogóle robienia filmu o drugim korpusie i Andersie? No, powstało to we mnie wtedy, kiedy jeszcze nie wszystkim było to po drodze. To w tej chwili robi się z tego taką koniunkturalność, a przecież zdaje pan sobie jako fachowiec sprawę, że pełnometrażowy film dokumentalny to są jeszcze tego typu, to są nie tylko miesiące, ale i lata pracy nad tym. Zaczęliśmy to wytwórni w Warszawie prawie 3 lata temu. Naturalnie na początku troszkę było ciężko. W 1986, 1987 roku, tak. Kiedy to dopiero, tak powiem, skowronki na dachu śpiewały, że może coś być. Bardzo daleko do okrągłego stołu. Oczywiście. Itd. No i jest nie to... napotkał pan od razu na jakąś... Napotkałem, bo cała masa rzeczy. 2 lata czekałem na decyzję wyjazdu do Instytutu Sikorskiego.
było szereg takich kłopotów, ale wytwórnia konsekwentnie i ja żeśmy walczyli o to, żeby doprowadzić do realizacji, aczkolwiek mieliśmy już takie sygnały, że kierownictwo się zgodzi, wysokie kierownictwo się zgodzi na film o Andersie. Że to nie jest już temat tabu, tak? Że to już zaczyna nie być temat tabu. Z tym, że mogę powiedzieć jedno, że w momencie, kiedy zaczynałem, nie wiedziałem, jak skończyć. Czyli nie wiedziałem, jak daleko będę mógł pójść w głąb tego tematu. Bo powiedzmy, ja w 69 roku zrobiłem film o Monte Cassino. I tutaj dochodzimy do pewnych filozoficznych aspektów. Przysięga w angielskim sądzie mówi, że świadek przysięga, że będzie mówił prawdę, tylko prawdę i całą prawdę. Więc teraz, czy ja robiąc film o Monte Cassino, z zakazem pokazania generała Andersa i nie pokazując go, popełniłem niemoralne przestępstwo, czy nie popełniłem? Ja uważałem, że lepiej pokazać nie do końca prawdę, ale trochę o tym Monte Cassino powiedzieć, niż nie robić w ogóle. Można powiedzieć, że byłem niemoralny, ale tu wchodzimy już w szalenie delikatny na skórek sprawy. Kiedy się zaczyna niemoralność, gdzie się kończy prawda, gdzie się to wszystko wikła? No ale cała nasza historia jest tak powikłana, że no poza tym uważam, że wie pan, wszyscy historycy trochę ugali i zaczynając od Gala Anonima i Długosza, to każdy tam tą prawdę koloryzował, nie mówił jej do końca. Ja bym chciał jedno, no nie kłamać, czyli czasami pójść nawet na pewien oportunizm i nie powiedzieć do końca prawdy, ale uważam, że jeśli nie można do końca powiedzieć prawdy, to trzeba młodzieży chociaż trochę tej prawdy powiedzieć. A nie myślał pan, że lepiej trochę poczekać, aż ogólna atmosfera w kraju pozwoli na powiedzenie właśnie całej prawdy, tylko prawdy. Wie pan, tego optymizmu ja w 69 roku tak za dużo nie miałem. No, w 69 nie. A tu już miałem, dlatego zacząłem. I to też jest taki ciekawy film, który ja zacząłem w 67, robiłem go w 68, a kończyłem go w 69. No na szczęście komentarz pisałem w ostatniej chwili, także mogłem go napisać w takiej wersji, jakiego właściwie chciałem i mogę to z czystym sumieniem, bez żadnej, tak powiem, propagandowości powiedzieć, że komentarz jest taki, jaki chciałem. Teraz pomogło panu, jak zresztą pan powiedział przed projekcją filmu i co jest uwidocznione w samym filmie, pomogło panu szereg osób, prawda, z różnych krajów i między innymi... Między innymi pani Hanka Nowakowska, córka generała, która w jakim stopniu panu tą robotę ułatwiła, przyznaje pan? No przyznaję się i nawet mogę się poszczycić, żona nie ogląda tego materiału, żeśmy się polubili. Bardzo nawet, nawet bardzo. Dzisiaj to nie tylko jest reżyser filmu, ale to jest przyjaciel. Mhm. Ale jak myśmy przyjechali do Polski, to w przekroju pokazano nam taki mały wycinek. To było w zeszłym roku, czyli 88 rok, wrzesień. Pokazywali nam odcinek taki, wiesz, wycinek z filmu, że reżyser Smagiel, który ma zamiar taki film robić, prosi, żeby wszyscy się kontaktowali, kto może czymkolwiek mu pomóc. Jakieś materiały dostarczyć. Materiały, fotografie, materiały i tak dalej. Wzięliśmy za słuchawkę, zadzwoniliśmy do reżysera Smagiela. Nie było go wtedy w domu, odpowiedziała żona, myśmy wyjechali na 2 tygodnie do Włoch, ale wróciliśmy potem i zgłosiliśmy się. No i zobaczyliśmy się, polubiliśmy się i powiedzieliśmy sobie, pracujemy razem. Zrobimy wszystko, żeby ten film mu ułatwić. Film dzisiaj, który widziałam, to jest premiera dla mnie, w każdym razie, on zajął się w Polsce, był parę dni temu. Był fenomenalny, ja wierzyłam Krzysztofowi Szmagierowi, że go zrobi dobrze. Ale ja nie wiedziałam, że go zrobi aż tak dobrze. A byłaś pewna, że zrobi tak, że nie wzbudzi to żadnych poważnych zastrzeżeń? Zaraz, przecież to było tak, przeszło rok tak, temu. Chwileczkę. Nie. Byłam od początku pewna. Po momencie, kiedy mi powiedział w ten sposób, że pani Hanko, bo jeszcze byliśmy wtedy na pani. Pani Hanko, nie obiecuję pani, że będę mógł powiedzieć całą prawdę, którą bym chciał. Ale jedno pani przyrzeka, że nie będzie fałszu w tym filmie. Nie ma
i rzeczywiście ten film jest na medal. A jeśli chodzi o nie sam film i zdjęcia, bo to jest na medal, ale tekst, uważam, że w ogóle to wyszedł z siebie i stanął obok. Co mogę powiedzieć więcej? No proszę się chwalić dziennikarzy, jak się chwali nawzajem, no. Ale czy można mieć zastrzeżenia co do tego, że właściwie cała prawda została powiedziana? Absolutnie, absolutnie. I nie zrobili z mojego, i Krzysztof nie zrobił z mojego ojca jakiegoś świętego człowieka, normalnego człowieka, ale no normalnego chłopa również. Normalnego chłopa, ale podkreślił te zalety, które ten człowiek miał, posiadał i nie ulega wątpliwości. I jeszcze jedno ci powiem, że nie wiedziałam o tym, że dożyję dnia, kiedy to uznanie wyjdzie z Polski. I to mi sprawia taką ogromną satysfakcję dziś. Bo gdyby ten film był, powiedzmy, posuwając argument ad absurdum, był nakręcony w Londynie, to nic więcej by nie można było powiedzieć, prawda? Absolutnie. Jeśli chodzi o film i o tekst, ani ująć, ani dodać. To, co trzeba było, to jest i w 100% jest zamknięta klamra. Wspaniały. Wspaniały i ja dziękuję Krzysztofowi, że w ogóle jest taki zrobił, no. Ale muszę przyznać, że jeżeli rok temu, żeście się zdecydowali z Jasiem Romanowskim, którego zaraz poprosimy i który przez szereg lat był adiutantem generała. Powiedz mi o ryzyko? Było ryzyko. Oczywiście, że było, ale to jest kwestia intuicji? Kobiecej zdecydowanie, w 100%. Ale popatrzyłam, porozmawiałam, spędziłam trochę czasu. Pierogi z mięsem, żeśmy jedli z Patifie, w klubie aktora w Warszawie. I wiedziałam już, z kim mam do czynienia. I miałaś takie zaufanie. Absolutne zaufanie, którego nie zawiódł. To jest ważne. Ja nie wiem, czy to dobrze, jak dziewczyna, piękna kobieta, mówią o facecie, że miała do niego zaufanie. To tak brzmi trochę... Nie, to niedobrze. Brzmi o chłopie, jak dziewczyny mają do niego zaufanie. No ale... Poprosimy teraz... Tak, poprosimy rotmistrza Jana Romanowskiego. Dobry wieczór, Janku. Jest jedna z głównych osób, no. Nie, jeszcze niech pan za daleko nie ucieka. Jak jeżeli pan chce napić się wina, to niech pan idzie. To wolno. Tak, wolno. Ty pomogłeś bardzo znacznie. W jakiej postaci? No więc ja pomagałem w tym filmie w postaci dostarczania zdjęć i wiadomości. A masz ich dużo? Mam około 4000 w negatywach. I z tego wybraliśmy rok temu, w styczniu, jak Szmagier był u mnie. Ja przerwę na moment. Chciałem panu powiedzieć, że jest córka generała Kopańskiego również, która po raz pierwszy zobaczyła szereg nieznanych jej nawet zdjęć ojca na tym filmie. I Brygada Karpacka, no właśnie. I Tobruk. No właśnie. Więc około 4000, z tego wybraliśmy około 700 negatywów. I to zabrał Krzysztof do Szmagier do Warszawy, zrobił z tego odbitki powiększone, z których mam wszystkie, bo mi przywiózł. Dużo z tego znalazło się w filmie. I z tym w filmie jest tam, przypuszczam, jakieś 100 kilkadziesiąt, przypuszczam. Bo wszystkie zdjęcia takie jak z tymi najwyższymi dowódcami, włącznie z królem, nie film, tylko zdjęcia, i z Churchillem, i to są moje zdjęcia robione przeze mnie, który zresztą był używany w biurach naszej tej tak zwanej informacji i propagandy w czasie wojny. Dlatego mam dość, muszę pochwalić tutaj, taki był inżynier młody, Andrzej Romański, któremu ja oddawałem rolkę do wywołania, jak skończyłem zdjęcia. I on je potem wkładał do takiego albumu i to do dzisiaj w tym leży, w klatkach po 6 zdjęć. To ty masz olbrzymią kolekcję tych zdjęć dotyczących drugiego korpusu. Nie spodziewałeś się, że to będzie mogło być użyte do publicznego wykorzystania, co? Nie przypuszczałem, że będzie do publicznego, to, że nie tylko za mojego życia jest, tylko że to będzie na film, użyte do filmu. To głównie, bo to wiedziałem. Ja zresztą, wracając do tej ilości zdjęć, tam mam też kilka i pierwsze zdjęcia z 1939 roku, jak tam leżę koło konia. To jest też moje zdjęcie, to znaczy z mego aparatu robione, jak tam mi ktoś ułan zrobił. To 1939 rok, wrzesień, bo ja byłem we Francji przecież cały rok.
i potem znalazłem się w Lwowie. Także widzimy, że film był w pewnym sensie wysiłkiem zespołowym, który prawdopodobnie nikogo nie zawiedzie i muszę na zakończenie powiedzieć, że nawet gdyby ktoś kiedyś robił znowu film o drugim korpusie i generale Andersie, to już nic lepszego nie wymyśli, chyba że byłby to film fabularny, prawda? No tak. Ale dokumentalnie to ja myślę, że osiągnięto szczyt i jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że mogliśmy tu oglądać, a tak samo publiczność polska na emigracji i w kraju. Na pewno tak. Ja mam tylko wielki problem, że chciałbym te zdjęcia, te negatywy, bo już jestem dość starszy, gdzieś je złożyć. One złożone tak jak są, bez podpisów dokładnych, nie przedstawiają wartości. Może w instytucie jakimś. Dziękuję bardzo. Polak miewi, hura, słota, błoto, ładny kram. Lecz to znaczy dla piechura, choćby nawet diabeł sam. Choćby nawet diabeł sam. Choć na naszej kompanii skórbowej nie ma przeszkód i nie ma wygrów. Ponad krotem granatem na głowę i bywaj zgrów. Wojsko poprzez wieś, złoto, złota, siąpi deszcz. Leje deszcz jak z cebra, a to ci maniery, a to ci żołnierka wers. Jedna żona dola, partyzancka dola, będzie lepiej, pociesz się. Karpacka brygada, da.